Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, czy wszyscy już się zorientowali, że prezydent marionetka Joe Beijing Biden jest ciągle zdezorientowany? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, ci co tam trzymają lejce prezydenta w Białym Domu, no, to starają się go trzymać jak najbardziej z daleka od prasy, telewizji, wywiadów i tak dalej, i tak dalej. On zawsze jak coś wychodzi, powie z kartki, no, z czytnika, ze swojego tego elektronicznego czytnika, no i później po prostu odchodzi, ludzie tam, ci dziennikarze, no i dziennikarze też są przefiltrowani, nie wszyscy tam się dostają, krzyczą, czy mogą zadać pytanie i słyszycie tam 15 głosów, coś tam krzyczy, no ale on odchodzi, odpowiada, czasami coś się odpowie, no ale wtedy później tłumaczy, że będzie musiał się stłumaczyć z tego, że odpowiada. No i w CNN. CNN to jest komunistyczny news network, tam są wszyscy lewacy, po prostu to jest lewacki, to jest telewizja partii socjalistów, demokratów. No i było takie spotkanie, no w Ameryce to nazywają town hall, czyli takie ratuszowe spotkanie, no bo miasta, miasteczka, no to zawsze mają ten town hall, tam gdzie ludzie przychodzą, głosują na temat podatków, głosują w wyborach stanowych, krajowych i tak dalej, i tak dalej. No ale płacą podatki, płacą za licencję za psa i tak dalej, i tak dalej. Dostają zezwolenia na budowanie domu czy przeróbkę. Także ratusz musi być. Urząd miasta, no urząd miasta można powiedzieć. No i to są takie spotkania. No i w CNN właśnie coś takiego, że była tam widownia, byli ludzie. No i Cooper, Anderson Cooper, no taki śliski, to taki lisek, to jest taki amerykański lisek, albo lisek to jest amerykański Cooper, albo chce co najmniej być. No i to wszystko Cooper dawał mu takie, w Ameryce, no to mówią softball, czyli nie jest tak jak w baseball, no to tak rzucają mocno, a softball to po prostu tak leciutko rzucają od dołu, piłka jest większa, tam dziewczyny to z reguły grają, no i młodsi grają, także to jest taki synonim softball, to znaczy, że tak leciutko się rzuci, zamiast pierdyknąć tym piłką baseballową i tym kijem, żeby ktoś odbił. No i tak właśnie rzucają mu te pytania. Te pytania bardzo często są aranżowane i synchronizowane. Pytany z reguły wie, co będzie pytany, także to jest jeden wielki cyrk, no ale mimo wszystko większość Amerykanów, no z reguły normalnych Amerykanów orientuje się, że coś jest nie tak z Bidenem, że Biden nie ma pojęcia, o czym mówi, on coś sobie tam mówi. Wypuścili go, wciągnęli go na to, bo Bernie Sanders, komunista, który pojechał na podróż poślubną do Moskwy, do Rosji w 80-tych latach, no on jest takim hardkorowym komunistą. Bernie Sanders Piasecki, jego brat jest politykiem w Wielkiej Brytanii, ani jeden, ani drugi nie mieszka w Izraelu, mogliby tam mieszkać, ale nie mieszkają. No i Bernie Sanders, no to jako komunista tam nie dostał się na prezydenturę, no ale kieruje to wszystko z tym. Tak samo Barack Obama, no to w zasadzie prezydentura Bidena, no to jest trzecia kadencja Baracka Obamy, Condoleezza Rice, no tam wszyscy ci, którzy byli pod Obamą, no to są teraz przy Bidenie. No ale wracając do tego, że Biden bardzo często nie wie, o czym mówi. On po prostu nie rozumie, co się dzieje. No powiedzmy, było pytanie, czy była rozmowa na temat benzyny i ceny benzyny. No bo cena benzyny podskoczyła 30% w większości Stanów, czyli o dolara.
No i Biden przede wszystkim no to zaczął oskarżać OPEC. OPEC, czyli te organizacja krajów produkujących ropę naftową. No nie wspomniał o tym, że zamknął amerykańskie rurociągi, pozamykał licencje na wydobywanie ropy z terenów federalnych. No i później zaczął opowiadać bajki, że ostatecznie no to wszystko się sprowadza do tego, że trzeba inwestować w energię odnawialną. No, kompletnie nie rozumie człowiek, o co chodzi na tym świecie. Wszystkie samochody, większość samochodów na dzień dzisiejszy, no to jeżdżą poruszane przez to, że mają benzynę, nie na celach słonecznych, ani na wiatrakach. No, akumulatorów nie wyprodukuje się tyle, akumulatory kosztują bardzo dużo, akumulatory niszczą bardzo dużo ziemi w Afryce, w Afganistanie. Teraz Chińczycy będą wydobywali bardzo dużo tych metali rzadkich, litium i tak dalej, i tak dalej. No ale Biden kompletnie dla większości Amerykanów na dzień dzisiejszy, no to są bardzo niepraktyczne. No jest w Kalifornii, jest taki plan, że w 2035 roku 100% samochodów będzie ma być elektrycznych, no ale także to już jest za rogiem. Ale jak to się będzie odbywało, no to no trudno powiedzieć. No, prąd i tak będzie musiał być produkowany i gdzieś magazynowany. Także, że baterie będą częścią tego magazynowania, ale to jest bardziej skomplikowane. Prąd i energia to jest bardzo skomplikowana rzecz. No i płynne te kopalniane paliwa, no to są na razie najłatwiejsze, najlepsze i najciekawsze. Biden błagał OPEC o to, żeby produkowali więcej, no ale to jest ten, każdy normalny rozumie, że dlaczego zniszczył, czy tam niszczy amerykańską produkcję. No tak samo jak zaopatrzenie, no to w Ameryce jest teraz jeden wielki problem z zaopatrzeniem, no bo nie ma kierowców, nie ma ciężarówek, nie ma kontenerów, statki stoją w portach, no i inflacja tak samo, jest około 6% teraz, także Biden jak zwykle oskarżył COVID i oskarżył pracodawców. No COVID, no to w sumie demokraci robili i lobili to jedno wielkie zamknięcie, no a pracodawcy no szukają pracowników. 10 milionów ludzi jest poszukiwanych, ale w ramach tych 4-5-6 trylionów dolarów, które Kongres Socjalistyczny rozdał, czy planuje na rozdanie, no to ludziom nie chce się pracować i teraz stawki są podnoszone. W McDonald'sie są ogłoszenia, że w McDonald'sie oferują od 15 do 27 dolarów, no, czyli na początek 15 dolarów, no w zależności od których stanów, no ale to 15 dolarów, no to jest 30 tysięcy rocznie, 27 to jest 52 tysiące rocznie, no to są w miarę dobre pensje na jeżeli w McDonald'sie tyle płacą, no to jest dosyć sporo. No ale zasiłki i te wszystkie tryliony rozdawane nie pomagają ekonomii jako wolnej ekonomii. Zapytany czy by wysłał Gwardię Narodową po to, żeby zaczęła jeździć samochodami, ciężarówkami, no to powiedział, że tak, że on by mógł wysłać Gwardię Narodową. No problem jest taki, że Gwardia Narodowa no to jest regulowana przez gubernatorów, no bo Gwardia Narodowa no to jest takie stanowe wojsko, no to nie jest armia, to jest stanowe wojsko, każdy stan w Ameryce, no USA, to znaczy Stany Zjednoczone Ameryki, czyli to jest tak zwana milicja też. No w Konstytucji jest napisane, że obrona, no to ma być w rękach milicji, no nie tej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Socjalistycznej Milicji. Milicja po polsku, no to ma bardzo takie pejoratywne, negatywne
znaczenie, no ale to milicja, no to są po prostu tacy ochotnicy, którzy się zbiegają, zbiegali, no jak Anglicy. Anglicy przyjechali do kolonii angielskich. No w koloniach angielskich połowa ludzi no to była urodzona w Ameryce, połowa była urodzona w Anglii. Ci ludzie to byli Anglikami, no ale powiedzmy, kiedy te czerwone kurtki przyjeżdżały, no to oni się zwoływali, brali te swoje gwintówki albo gładkolufowe flinty na krzemień. No i strzelali tam do tych angielskich czerwone kurtki. No i to właśnie dlatego w konstytucji było, że nie będzie królestwa, że w Ameryce nie będzie królestwa, że wszyscy ludzie mają prawo do posiadania broni. Jak przyjdzie coś do czego, no to wszyscy oni mogą się bronić przed tyranią. No i tam były przecinki między tym wszystkim, no ale to i później właśnie ta Gwardia Narodowa, no to jest taką pochodną tego. I ona nie ma nic wspólnego z wojskiem federalnym. Wojsko federalne jest tu, a gwardie narodowe są po prostu stanowe. No i to tak działa. No, także Biden powiedział, żeby wysłał Gwardię Narodową do jeżdżenia ciężarówkami, ale legalnie i konstytucyjnie on tego nie może zrobić, no bo to tylko gubernatorzy mogą zrobić, a nie kongres. Polityka zagraniczna. Biden tak samo w ogóle nie ma pojęcia o polityce zagranicznej. Jest tak sporo zdezorientowany. Chodziło o Tajwan, tak? Chodziło o Tajwan. Tajwan, no teraz to jest bardzo krytyczna sytuacja z Chinami. Biden no zmylił amerykańską politykę, no bo kiedy został zapytany, czy może przysięgnąć, czy obiecać, że Ameryka będzie obiecywała, chroniła Tajwan, no to Biden powiedział tak. Anderson Cooper, ten amerykański lisek, no to on wie, że coś jest nie tak, no to starał się to wyprostować tego Bidena, no i zadał następne takie pytanie wyjaśniające, żeby wyciągnąć Bidena z problemu, i on mówi tak, czyli jeżeli mówisz to, że jeżeli Stany Zjednoczone by przyszły do obrony Tajwanu, jeżeli, no i Biden mówi tak, a Anderson mówi, jeżeli Chiny zaatakują. Biden mówi, tak, mamy zobowiązanie do zrobienia tego. No, aktualnie polityka względem Tajwanu, no to jest taka, że jest dosyć taka strategicznie dwuznaczna, no bo intencje amerykańskie są takie, że ma pomagać samoobronie, to jest relacje amerykańsko-tajwańskie, to jest taka ustawa, no i oni mają pomagać, no ale nie za bardzo mają wysyłać wojsko, to nie jest coś takiego jak NATO, no powinno być tak jak NATO. Z NATO to było tak, że jeżeli jednych Rosja zaatakuje Francję czy tam Niemcy, no to tak jakby zaatakowali Stany Zjednoczone. A z Tajwanem nie ma czegoś takiego. Tam są różne inne porozumienia, ale to nie jest na poziomie NATO, także Ameryka nie wypowiedziałaby wojny Chinom, jeżeli Chiny by zaatakowały Tajwan. Wszyscy normalni rozumieją, że powinno być to zrobione w ten sposób, no ale tam komuniści w Beijing, oni słuchają, patrzą i się zastanawiają, co zrobić, tak? Oni zaatakują Tajwan, prędzej czy później zaatakują. Teraz pytanie jest, co komuniści przemyślą, co Ameryka będzie mogła zrobić. Ameryka za Bidena raczej nic nie zrobi. On wychodzi w tym CNN, pierdoły opowiada z tym Andersonem Cooperem, no to on w sumie nie jest dziennikarzem. No to jest taka megafon komunistyczny. Czyli co to znaczy? Czy Biden powiedział, że polityka względem Tajwanu się zmienia? No raczej nie.
Także Biały Dom, później wyjaśniali to, odkręcali i tak dalej. Ta dwuznaczność ciągle istnieje i teraz się trzeba zastanowić, jaka będzie przyszłość. Szczególnie, że Biały Dom, rzecznicy prasowi wyjaśniali coś, co się dzieje. No i co by było, jakby wojna się w zasadzie zaczęła. No wiadomo, że to nie jest przyjemne, żeby mówić o prezydencie właśnie takie rzeczy, jak się mówi, no ale to się obserwuje, tak to się obserwuje. No on nie jest najlepszym mówcą, jest zawodowym politykiem. On poszedł do polityki 45-50 lat temu i wypchał 62-letniego polityka, powiedział, że ten 62-letni polityk, no to już jest za stary na politykę. No a teraz on ma 77 lat i ciągle jest w polityce i jest prezydentem. Nigdy nie miał jakiejś uczciwej prywatnej roboty. Jego publiczne zmieszanie i jego dezorientacja i niezrozumienie sytuacji jest po prostu makabryczne. Dlatego cała ta propaganda sukcesu istnieje naokoło niego. Oni tam biegają, żeby jak najmniej miał wpadek, no ale wpadki są, wpadki będą, wpadki były. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmu. No, usunięto mi film przed paru miesięcy. Filmik taki miałem jeszcze z czapeczką właśnie Trumpa. Także to jest czapeczka Trumpa, no to ona zawsze tam ich denerwuje. Przypuszczalnie, jeżeli się pojawi w tym, no to też będą kasowali, albo zawieszali, albo co najmniej demonetyzowali. Powiedzieli, że ja dezinformuję na temat COVID-u, na temat paniki. No i miałem możliwość odwołania się. No ja oczywiście się odwołałem. No i po 17 sekundach przyszła odpowiedź, że po ręcznym sprawdzeniu odwołania mimo wszystko stoją przy tej decyzji, że usunięty filmik będzie usuniętym filmikiem. No, cenzura działa, cenzura kiedyś w Polsce, człowiek się dziwił, było na Mysiej, można było pójść tam i się odwołać. Ci ludzie, którzy pisali, których cenzurowali, wszyscy wiedzieli, co się dzieje. A teraz spędziłem 5 minut czytając, no i w zasadzie lista jest tam 50 najróżniejszych rzeczy, co powoduje, co może spowodować usunięcie filmiku, no ale konkretnie, która linijka spowodowała usunięcie mojego filmiku, no to nie było tam nic. No ogólnie rzecz biorąc jest napisane, że jeżeli się mówi o przeciwko temu, co mówią oficjalnie. No, czyli zamordyzm, Orwell 2021, był opisany w powieści 1984. No tak, także mamy 1984 i totalny orwellianizm. Zdrowia dla normalnych.